Powiem wprost, nie na okrętkę, bez kluczenia, bez podchodów. Chciałbym, siostro, bracie, żebyś poszedł na pielgrzymkę. To taka mała pielgrzymka południa z Winnicy do Pułtuska, 15 kilometrów. Przez Winniczkę, Bulkowski Las do kościoła szkolnego w Pułtusku. Pielgrzymka ta będzie w sobotę za miesiąc, 21 maja. Będzie to uczczenie urodzin świętego Jana Pawła II, ale główna intencja tej pielgrzymki to trzeźwość naszego narodu. A mniej abstrakcyjnie, a bardziej konkretnie to nasza trzeźwość, naszych bliskich, naszej parafii. Zapraszając na tę pielgrzymkę, przekazać chcę jednocześnie myśl, w jaki to sposób pielgrzymka może wpłynąć na trzeźwość, przyczynić się do wyzwolenia kogoś z nałogu. Zanim to powiem, w taki pozytywny sposób, powiem, w jaki sposób pielgrzymka nie zadziała. Nie zadziała, gdy podejdziemy do niej jak do takiej próby przekupstwa Pana Boga. Polegać by to mogło na czymś takim. Oto podejmuję czyn, który mnie coś tam kosztuje, wysiłek, zmęczenie, czas i który ma się stać dla mnie jakąś walutą, walorem, za który spodziewamy się kupić trzeźwość kogoś czy jakieś inne łaski. To nie tak. To ślepa uliczka i bracie, siostro, mówię bardzo poważnie. Nigdy nie handluj, nie próbuj handlować z Panem Bogiem. Nigdy niczego u Boga nie kupuj. Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi o miłość. Chodzi o zrozumienie i zechciej to zrozumieć, że życie rodzi się z miłości. I to fizyczne życie rodzi się z miłości, i to duchowe życie rodzi się z miłości. I to, co może uratować świat, to miłość. A mówiąc mniej abstrakcyjnie, świat, to, co może nas uratować, nasze rodziny, naszą parafię, to jest miłość. Życie rodzi się z miłości. Nie ma innej drogi. Intencją pielgrzymki może i powinna być tylko miłość, pragnienie miłości, czy obudzenie, rozpalenie tej miłości. Jan Paweł II na początku swojego pontyfikatu wzywał Polaków: proszę, abyście przeciwstawiali się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności i poniża obyczaje zdrowego społeczeństwa. Można tu i trzeba kombinować po ludzku, czyli tworzyć różne programy pomocowe, terapie, inne mądre rzeczy, ale gdzieś na spodzie, u fundamentów jest miłość, jako podstawa wszystkiego. Tam powinna leżeć miłość. Bo jeśli coś się wali, to dlatego, że zabrakło miłości. Jeśli coś ma być odbudowane, to dzięki miłości i przez miłość. Wezwanie Jana Pawła II podjął inny Polak, sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło Życie, założyciel OAS. Powołał krucjatę wyzwolenia człowieka, której ideą jest walka o trzeźwość, ale nie mieczem, ale właśnie miłością, ofiarą. I tak członkowie krucjaty wyzwolenia człowieka podejmują abstynencję od alkoholu nie dlatego, że sami mają problem z alkoholem, ale podejmują to w duchu ofiary, miłości, by pomóc innym. W modlitwie krucjaty wyzwolenia człowieka jest takie zdanie.
Chcemy wraz z Tobą, Maryjo, stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami, dlatego że utracili zdolność miłowania, czyli posiadania siebie w dawaniu siebie. To zdanie jest niesamowicie gęste od treści i prawdy. Ja spróbuję je rozebrać na czynniki pierwsze w czasie konferencji, w czasie pielgrzymki. Na razie niech nam wystarczy zauważenie tej prawdy, że z miłości, z ofiary płynie nadprzyrodzona moc wyzwolenia. Konkretna moc wyzwolenia. Tertulian. To były czasy prześladowania Kościoła, starożytność. Tertulian w swoim dziele Apologetyk zapisał zdumienie pogan, którzy przyglądali się pierwszym wspólnotom chrześcijańskim. To zdumienie wyrażało się w okrzyku: patrzcie, jak oni się miłują. I to była przekonująca moc miłości. I to dawało wzrost Kościołowi. Kościół żyje, rozwija się i mnoży, gdy kocha. Mamy tego przykład w Dziejach Apostolskich, to dzisiejsze czytanie. Trzymali się wszyscy razem, lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę. Kościół zwija się i marnieje, gdy miłości zaczyna brakować, kiedy każdy żyje dla siebie. Dlatego z miłości poświęć swoją sobotę, by z miłości złożyć ofiarę, z miłości ruszyć w drogę. A jak nie możesz, bo zdrowie, bo siły nie te, bo wiek, znajdź inny sposób, by kochać, by składać swoje życie w ofierze. Możliwości jest wiele. Tak, chciałbym, byś poszedł na pielgrzymkę. 15 kilometrów. Z winnicy przez winniczkę, Bulkowski Las, Lipniki, do Półtuska, do kościoła szkolnego. Ale jeszcze bardziej bym chciał, żebyś kochał. Coraz więcej, coraz mocniej, coraz mądrzej. Bo miłość to życie i wolność.